Cześć, miło mi, że jesteś na tym wykładzie. Jest to wykład z serii Czwartki z programowaniem. Naszymi sponsorami są Allegro i JetBrains, a ja nazywam się Ryszard Grodzicki i ten wykład jest o podstawach Kotlina. Zobaczmy, jaki mamy plan na dzisiaj. Otóż opowiem krótce o tym, czym jest Kotlin. Poznamy podstawowe konstrukcje i fajne ułatwienia, które Kotlin nam daje, a na podstawie tej wiedzy napiszemy wspólnie prostą aplikację. No to zaczynamy. Najpierw parę słów o mnie. Jestem programistą od 2015 roku. Głównie programuję w Javie i Kotlinie, ostatnio również w TypeScriptie. Moimi klientami byli m.in. Mercedes-Benz, ale również NetSprint i wiele innych firm od startupów po duże firmy. Uczyłem się na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Dobra, ale czym w ogóle jest Kotlin? Otóż Kotlin powstał jakieś 10 lat temu i został stworzony przez firmę JetBrains. Tworzyli oni wcześniej narzędzia deweloperskie. Głównie były znane wśród programistów Java i same też były napisane w Java. Jak wiemy, Java nie słynie ze swojej wydajności, chociaż to jest troszkę mit, ale też wśród programistów nie słynie z łatwego pisania kodu czy z szybkości w pisaniu kodu. I JetBrains chciał właśnie to naprawić, więc chciał napisać język, który jest bardzo kompatybilny z Javą, ale jest pozbawiony tych słabości. Stworzyli więc język, zaprojektowali go, wdrożyli różne narzędzia, które pozwalają w nim programować i wypuścili. I język ten zyskiwał cały czas na popularności. Niemniej sam język, stworzony przez jakąś firmę, raczej nie osiągnie sukcesu dużego, dopóki nie zainteresują się nim większe firmy. I tak się właśnie stało. Otóż parę lat temu bardzo zainteresował się tym językiem Google. Google'owi na tyle się spodobał ten język, że postanowił zrobić z niego główny język do programowania na Androidzie. Tak jak wcześniej była to Java, tak teraz poleca się, żeby wszystkie nowe projekty były zaczynane w Kotlinie, a starsze projekty, żeby przepisywać na tego Kotlina. Wiele bibliotek, które tworzy Google, są tworzone wyłącznie z myślą o Kotlinie. Ale Google nie jest jedyną firmą, która promuje Kotlina. Jest też wiele innych dużych firm. Zaraz zobaczymy jakie. Otóż wszystkie te. Jest to i Uber, Netflix, Amazon. Naprawdę olbrzymie firmy. Firmy z różnych branż, czy to bank, czy to Twitter. Więc widać, że Kotlin zyskuje coraz więcej popularności. I jest w tych firmach wykorzystywany zarówno na backendzie, jak i do tworzenia aplikacji mobilnych. Gdzie możemy uruchomić taki program, na przykład taki, jak dzisiaj sobie napiszemy? Otóż możemy go uruchomić u siebie na komputerze, oczywiście lokalnie. Możemy na jakimś kupionym przez nas serwerze, albo w chmurze, na przykład na AWS-ie czy Google Cloudzie. I taki program może na przykład działać samodzielnie, zmieniać jakieś dane w bazie, ale może też być backendem i napędzać jakąś aplikację webową i dostarczać jej danych. Dobra, ale jak jeszcze można używać Kotlina? Bo po tych 10 latach Kotlin potrafi o wiele, wiele więcej. I teraz ciężko byłoby mi znaleźć jakąś aplikację, w której nie da się użyć Kotlina. Bo poza takimi standardowymi aplikacjami, które pobierają sobie jakieś dane z internetu czy z baz danych, możemy tworzyć aplikacje na Androida, na iOS-a, możemy tworzyć strony internetowe w Reakcie czy w standardowym JavaScriptie. Możemy tworzyć gry dzięki frameworkom, które nam to bardzo ułatwią. Jest też możliwa analiza danych i machine learning. Do tego też są świetne biblioteki w Kotlinie. I możemy też tworzyć aplikacje desktopowe, takie standardowe, które instalujemy. A co dzisiaj będziemy tworzyć? Otóż stworzymy aplikację. Nazwiemy ją Premium Emoticon Browser. Premium, więc możemy chargować też premium po 100 baksów za użytkownika. Zobaczmy, co będzie robić. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to coś z emotikonami. Otóż użytkownik wpisze sobie jakąś emocję do naszego programu, na przykład happy, a my wyplujemy mu za to listę emotikonek, którą będzie mógł na przykład sobie skopiować i wkleić do jakiegoś czatu. To samo dla innej emocji. Jak jest smutny, to wypiszemy mu smutne emotikony. No dobra, aplikacja wydaje się prosta, ale rozbijmy ją sobie na listę kroków, żeby łatwiej potem nam było to zaprogramować.
Otóż na początku wczytamy sobie emocję, którą wpisze nam użytkownik. Jeżeli wpisze exit, to wyjdziemy z programu, a jeżeli wpisał poprawną emocję, to wypiszemy mu emotikony związane z tą emocją. Dobra, to wiemy już co nieco o Kotlinie, wiemy co będziemy tworzyć, przejdźmy do setupu projektu. Będziemy bazować na wspomnianym już oprogramowaniu od firmy JetBrains IntelliJ Community Edition. Ściągamy sobie to darmowe oprogramowanie ze strony, instalujemy, klikamy File i New Project, wybieramy sobie z listy po lewej Kotlin, wpisujemy nazwę aplikacji, gdzie ma się znajdować, wybieramy Console Application w template aplikacji. Jest to taki bardzo prosty template. Jako build system wybieramy IntelliJ, również żeby było bardzo prosto i nie trzeba było instalować dodatkowych narzędzi. I JDK ściągamy sobie, IntelliJ nam to bardzo ułatwi, albo po prostu wybierzemy z listy, jeżeli już coś mamy. Klikamy Next, wybieramy tylko, że nie chcemy żadnego frameworku testowego, kończymy i mamy nasz projekt. Po lewej stronie widzimy sobie listę plików i folderów w tym projekcie. Mamy tam na razie w zasadzie tylko jeden plik, który nas interesuje, main. Jak go sobie otworzymy, to widzimy po prawej stronie nasz kod. Przyjrzyjmy się mu trochę. Otóż jest to funkcja. Widzimy na początku fun o nazwie main. Przyjmuje ona jakieś parametry i wypisuje dwie rzeczy. Hello world i argumenty, które dostarczyliśmy do tego programu. Obok pierwszej linijki tego programu widzimy też taki wygodny guzik play. Jak go wciśniemy i dalej klikniemy start, to odpala nam się nasza aplikacja. I wróćmy do głównego widoku. Na dole będziemy widzieć, jak ta aplikacja się wywołuje i będziemy mogli też wchodzić z nią w interakcję. Dobra, skoro wiemy już, jak zasetapować projekt, to przejdźmy do podstaw programowania w Kotlinie. Zacznijmy od zmiennych. Zmienną definiujemy słówkiem var. Dalej piszemy nazwę tej zmiennej, a na końcu przypisujemy jakąś wartość startową dla tej zmiennej. Do takiej zmiennej możemy przypisać potem jakąś nową wartość, po prostu używając znaku równa się. Jeżeli programowaliście w innych językach, to wiecie, że zmienne często mają jakieś typy. I w Kotlinie jest to tak samo. Tylko że tego typu często nie musimy pisać explicite. Kotlin sam się domyśli, że ta zmienna ma typ całkowity. Ale możemy też taki typ napisać wprost w kodzie. Piszemy go po nazwie zmiennej, dwukropek i nazwa typu. Jako że zmienna ta jest typu całkowitego, no to nie możemy do niej przypisać ani liczby zmienno-przecinkowej, ani napisu na przykład. Zobaczmy, jakie typy zmiennych mamy w Kotlinie. Mamy liczbę całkowitą, czyli int. Może to być dodatnia lub ujemna. Jest też double, czyli liczba zmienno-przecinkowa. Mamy również text, czyli string, i listę. Lista może być dowolnego typu i typ obiektów, które znajdują się w liście, podajemy w trójkątnych nawiasach. Tutaj na przykładzie mamy listę liczb całkowitych. I mamy jeszcze oczywiście boolean, czyli true lub false. Ale zobaczmy sobie na stałe. Jest to coś bardziej rekomendowanego niż zmienne, gdyż łatwiej jest myśleć o programie, jeżeli wartość danej stałej się nie zmienia. Więc stałą deklarujemy bardzo podobnie, tylko że używamy słówka val zamiast var. Dalej tak samo podajemy nazwę i przypisujemy wartość. Gdy mamy stałą, to nie możemy zmienić jej wartości i nasze narzędzie poinformuje nas o tym, jeżeli będziemy próbowali to zrobić. Dobra, zobaczmy jeszcze na kilka przykładów. Mamy liczbę całkowitą, którą już widzieliśmy. Możemy też zdefiniować liczbę double i możemy wprost podać jej typ. Ta liczba jest wynikiem dodawania liczby całkowitej do liczby innej zmienno-przecinkowej. Jeszcze parę przykładów. Tak zadeklarujemy sobie stałą title,
która jest stringiem, tutaj bez podawania typu. Na stringach możemy robić wiele operacji. Tutaj jest przykład bardzo prostej, ale jakże wygodnej w Kotlinie, operacji zawarcia jednego stringa w drugim, po prostu przez dolar i nazwę zmiennej. OK, to napiszmy pierwszą wersję naszej aplikacji i uruchommy ją. Zaczniemy sobie od funkcji. Również jest to funkcja main. Funkcja main oznacza to, że możemy ją uruchomić bezpośrednio na przykład z edytora czy z command line'a. Dalej wpisujemy sobie tytuł naszego programu, pytanie do użytkownika, jak się czuje, i funkcją readline przypiszemy do zmiennej mood to, co on wpisze. W momencie wywołania tej funkcji nasz program się zatrzymuje i czeka na to, aż w tym oknie, które widzieliśmy na dole, wpiszemy coś. W pierwszej wersji naszej aplikacji po prostu wypiszemy mu potem z powrotem to, co wpisał. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Po uruchomieniu wypisuje się pytania, wpisujemy jakąś emocję, na przykład happy, i widzimy odpowiedź naszego programu, że jesteś teraz happy. Jest to pierwsza wersja, będziemy sobie ją dalej rozbudowywać. Zobaczmy sobie teraz, jak w Kotlinie pracuje się z listami. W Kotlinie listę deklarujemy sobie funkcją listOf. I tak jak tu widzimy w przykładzie, możemy podać początkowe wartości, które są w tej liście. Przypisujemy to sobie do zmiennej. Oczywiście możemy też nie nadawać typu, Kotlin sam się domyśli. Na liście możemy zrobić wiele operacji. Na przykład, żeby dobrać się do pierwszego elementu, to używamy kwadratowych nawiasów i przypisujemy sobie to do jakiejś zmiennej. Możemy wziąć ostatnie dwa elementy z listy. Możemy zsumować tą listę, jeżeli jest to lista liczb całkowitych lub zmiennoprzecinkowych. Więc widzimy, że w Kotlinie jest dużo wygodnych operacji do zrobienia na listach. Zobaczmy sobie teraz na listy stringów. Taką listę definiujemy sobie w ten sam sposób, funkcją listOf. Możemy na niej wykonać wiele rzeczy. Na przykład połączyć wszystkie napisy z tej listy do jednego napisu i połączyć je przecinkami, żeby na przykład łatwiej było to potem wypisać. Możemy znaleźć, czy na takiej liście znajduje się jakiekolwiek imię zaczynające się od pewnych liter, na przykład Matt, co jest bardzo praktyczne, jeżeli szukamy czegoś, na przykład co wpisał użytkownik, tak jak tutaj po zmiennej input szukamy. Poznaliśmy już listy, to zobaczmy teraz na instrukcje warunkowe, czyli kolejny ważny element języka programowania. Wczytujemy sobie najpierw to, co wpisał nam użytkownik i chcemy potem coś zdecydować na tej podstawie. Tu mamy przykład prostej instrukcji warunkowej, że jeżeli użytkownik wpisał nam exit, przerównujemy to dwoma znakami równa się, to wtedy wypisujemy mu do widzenia i wychodzimy z programu. Return wychodzi nam z danej funkcji, ale jeżeli jesteśmy w funkcji main, no to wyjdziemy z całego programu. Zobaczmy na jeszcze jeden przykład instrukcji warunkowej. Losujemy sobie jakąś liczbę od 1 do 6 funkcją random nextInt. I jeżeli użytkownik wylosował numer 6, to wypisujemy mu, że wygrał. Co jeżeli chcemy zrobić, żeby zarówno wyrzucenie piątki, jak i szóstki wygrywało? Możemy użyć operatora OR. Umieszczamy go między dwoma warunkami, czyli albo zmienna number równa się 6, albo zmienna number równa się 5. I wtedy wypiszemy mu, że wygrał. To jest operator OR, czyli którakolwiek z opcji, jeżeli jest prawdziwa, to wtedy cały warunek jest prawdziwy. Mamy też operator AND. Jeżeli oba warunki są prawdziwe, to tylko wtedy wynik będzie też prawdziwy. Zobaczmy, jak prościej można trochę zrobić ten warunek, że piątka i szóstka wygrywa. Albo w inny sposób, za pomocą list. Deklarujemy sobie najpierw listę wygrywających numerów, czyli piątka i szóstka, a później sprawdzamy, czy wylosowana liczba, zmienna number, zawiera się w wygrywających liczbach. I operator in również zwróci nam zmienną boolean. Ale to jeszcze nie koniec instrukcji warunkowych. Wróćmy do naszego losowania liczby.
z zakresu 1 do 6. Jeżeli ktoś przegra, to chcemy mu też coś wypisać na ekranie, ale tylko wtedy, gdy przegra. Po instrukcji if i po wypisaniu informacji o wygraniu kogoś, możemy też napisać, co ma się wydarzyć, jeżeli ten warunek nie został spełniony. I to robimy operatorem else. Co jeżeli chcemy, żeby przy piątce, przy wylosowaniu piątki, wypisać użytkownikowi, że był bardzo blisko wygrania? Od tego będzie operator else if. Jeżeli nie wykona się pierwszy blok kodu, bo pierwszy warunek nie będzie spełniony, to on będzie sprawdzał dalej w else if, czy ten warunek jest prawdziwy. Jeżeli ktoś wyrzucił piątkę, to wypiszemy mu, że był bardzo blisko. Dopiero jeżeli żaden z tych dwóch warunków się nie wykonał, to wykona się blok else. Dobra, to wróćmy do naszej aplikacji i użyjmy tego, co się dowiedzieliśmy o instrukcjach warunkowych, do usprawnienia naszego programu. Do tej pory nasz program wyglądał tak, czyli jedyne co robił, to odczytywał to, co wpisał użytkownik i wypisywał mu to na ekran. Teraz dodamy jeszcze instrukcję warunkową, że jeżeli wpisał exit, to wychodzimy z programu. Robimy to w zasadzie tak samo, jak wcześniej pokazywaliśmy. W tym momencie program wyjdzie również, gdy użytkownik wpisze coś innego, ale zrobi to bez wypisywania informacji o wychodzeniu. W kolejnych krokach przyda nam się to, że w tym momencie wyjdziemy z tego programu. Ale zanim dalej będziemy pracować nad naszym programem, to zobaczmy i nauczmy się co nieco o funkcjach. Poznaliśmy już funkcję main, ale możemy też pisać swoje własne funkcje oczywiście w Kotlinie. I zobaczmy, jak to zrobić. Piszemy, tak jak wcześniej, słówko fun, dalej nazwę funkcji, nawiasy i klamry, w których zawiera się blok funkcji. Żeby wywołać taką funkcję, stosujemy po prostu nazwę funkcji i nawiasy. Ale zobaczmy, co jeżeli chcemy, żeby nasza funkcja miała parametr wyjściowy. Ten parametr podajemy w nawiasach. Dajemy nazwę, dwukropek i typ parametru. Tutaj typ musimy zawsze podać, żeby Kotlin wiedział, jakiego typu jest parametr w funkcji, no bo tego się nie może domyśleć w tym momencie. Wywołujemy bardzo podobnie, tylko że w nawiasach umieszczamy wartość parametru, który chcemy przekazać. Zobaczmy, co jeszcze potrafią funkcje. Otóż potrafią zwracać nam jakąś wartość. Żeby określić, jaki będzie typ zwracanej wartości z funkcji, to po nawiasach zawierających parametry piszemy dwukropek i typ zwracanego parametru. Potem wewnątrz funkcji musimy użyć słówka return, żeby wiedzieć, co ma być zwrócone z tej funkcji. Tutaj mamy funkcję getFirstName, która przyjmuje jako parametr pełne imię i nazwisko, a wewnątrz funkcji rozdzielamy to imię i nazwisko po spacji funkcją split i bierzemy pierwszy z tych elementów, które zostały zwrócone z tej funkcji. Dzięki temu w stałej firstName dostaniemy imię z przekazanego imienia i nazwiska. Ale Kotlin oferuje nam bardzo fajne feature'y, które ułatwiają pisanie kodu. Zobaczmy sobie na przykład tej funkcji rollDice, czyli zamknęliśmy sobie w funkcji mechanizm losowania liczby z przedziału od 1 do 6, czyli rzucania kostką. Jako, że jest to bardzo prosta funkcja, to możemy jeszcze łatwiej ją zapisać, jeszcze szybciej. Możemy pominąć w ogóle klamry i słówko return i po prostu użyć znaku równości, żeby Kotlin wiedział, że ta funkcja zwraca taką wartość. Drobna rzecz, ale bardzo usprawnia pisanie kodu. Dobra, wracamy do naszego programu i w końcu wyświetlamy nasze emotikony. To nie będzie przykład najczystszego kodu, ale chcę, żeby pokazać Wam jak najprościej, jak można taki program zrobić. Więc stworzymy sobie najpierw funkcję, która zwraca szczęśliwe emotikony. I zrobimy to tak. Funkcja getHappyEmotes, która zwraca nam stringa, nie przyjmuje żadnych parametrów. I zwraca nam taki napis z całą listą emotikon. W Kotlinie, żeby napis mógł mieć wiele linijek, musimy go otoczyć trzema znakami cudzysłowu, a nie jednym. Drobna rzecz, ale często tego brakuje w niektórych językach.
Też jest to fajne tutaj ułatwienie. Tak samo jak funkcje do szczęśliwych emotikon, tworzymy na przykład jeszcze do smutnych i do wściekłych. W analogiczny sposób. I piszemy to gdzieś pod naszą funkcją main. Przypomnijmy sobie, co robi nasz program. Wczytywaliśmy nastrój użytkownika, wypisywaliśmy mu to, co wpisał. Jeżeli wpisał exit, to wychodziliśmy z programu. Teraz na samym dole dopiszemy sobie nasz kod, który zwróci konkretne emotikony. I będzie on wyglądał tak. Czyli sprawdzimy instrukcją warunkową, jaki jest nastrój użytkownika. Jeżeli jest happy, to przypisujemy wartość zwracaną z getHappyEmotes do zmiennej emoticons i wypisujemy tą zmienną. To samo robimy, jeżeli nastrój był sad i to samo, jeżeli był angry. To jest taka prosta wersja. Później będziemy ją sobie usprawniać. Najpierw skrócimy sobie to, że nie musimy przypisywać do zmiennej wartości zwracanej z funkcji, a potem jej wypisywać. Możemy od razu w funkcji println zawrzeć to, co zwraca nam funkcja getHappyEmotes. Dzięki temu nasz kod będzie dużo krótszy. Powinniśmy jeszcze obsłużyć, co się stanie, jeżeli użytkownik wpisze emocje, której nie obsługujemy. Do tego użyjemy bloku else i wypiszemy mu, że nie potrafimy obsłużyć tej emocji, którą wpisał. Zobaczmy, jak będzie wyglądał nasz cały program. Pobieramy nastrój użytkownika, wypisujemy mu go. Jeżeli wpisał exit, to wychodzimy z programu, a potem obsługujemy wszystkie te emocje. Program krótki, kilkanaście linijek, a robi coś sensownego. Dobra, zobaczmy, jak działa to w akcji. Tak jak wcześniej wypisujemy pytanie, jak się czuje użytkownik, wpisujemy emocje, na przykład angry i dostajemy zestaw wściekłych emotikonek. Zobaczmy, czego się dzisiaj nauczyliśmy. Poznaliśmy podstawowe konstrukcje w Kotlinie, takie jak zmienne czy listy, instrukcje warunkowe i funkcje. Zobaczyliśmy też, jak zastosować je do napisania własnego programu. Co dalej możemy zrobić z tą wiedzą i jak się rozwijać? Otóż, tak jak już wspominaliśmy, można tworzyć wiele aplikacji za pomocą Kotlina, czy to na Androida, czy iOS-a, strony internetowe i gry. Można analizować dane, czy tworzyć aplikacje desktopowe. Co jeszcze można zrobić z tą wiedzą poznaną w Kotlinie? Można ją użyć do innych języków. Łatwo będzie nam nauczyć się JavaScriptu czy TypeScriptu, C-Sharpa, czy Reacta i Angulara, bo te języki mają bardzo wiele wspólnego. Ale to jeszcze nie koniec tego, co dzisiaj poznamy. Przejdziemy do trochę bardziej zaawansowanych rzeczy. Co zrobić, jeżeli mamy wiele bloków if i else if razem? Jak można zrobić z tego trochę łatwiejszy do przeczytania kod? Możemy użyć takiego operatora when. Podajemy mu w nawiasach, jaką zmienną chcemy się zająć, a potem każdą z opcji możemy wypisać i po strzałce przekazać, co chcemy, żeby się stało. I tak jak widzimy, dla każdej z emocji robimy to, co wcześniej. Mamy też gałąź else, gdzie nie wiemy, jak obsłużyć daną emocję. Czyli robimy wszystko to samo, a jest kod dużo łatwiejszy i prostszy do przeczytania. Kotlin właśnie w taki sposób stara się ułatwić życie programistom i wprowadza dużo takich mechanizmów, które czynią kod dużo krótszym i też łatwiejszym do przeczytania. Kolejną ważną kwestią jest nulowalność zmiennych. Jak może wiecie, w wielu językach programowania jest taka wartość jak nul. I w Kotlinie domyślnie na przykład typ string do niego nie możemy przypisać potem wartości null, ponieważ tego nie obsługuje. Żeby móc to zrobić, czyli zadeklarować zmienną, do której możemy przypisać nula, musimy umieścić znak zapytania po typie zmiennej.
Dzięki temu taka instrukcja się uda. Jak potem możemy używać takiej zmiennej? Otóż nie możemy na niej po prostu wywoływać sobie funkcji, bo nie wiemy, czy ona nie jest nulem. Wtedy wyrzuciłby nam się błąd null pointer exception. Żeby to zrobić, musimy przed kropką umieścić znak zapytania. To oznacza, że jeżeli wartość nie jest nulem, to funkcja wykona się normalnie, ale jeżeli jest nulem, to ta funkcja się nie wykona i po prostu zwróci nul. Zobaczmy, jak jeszcze możemy ten mechanizm wykorzystać. Jest on bardzo przydatny przy pisaniu funkcji. Widzimy tutaj, że nasza funkcja firstLetter ma parametr name, który jest nulowalnym stringiem. I jego zwracana wartość tej funkcji będzie też nulowalna. Char, czyli charakter, pojedynczy znak z napisu. I funkcja ta, tak jak widzieliśmy już wcześniej, wywołuje funkcję first na napisie, ale wywoła się ta funkcja tylko jeżeli parametr name nie jest nulem. Wtedy zwróci nam pierwszy znak z tego napisu. Zobaczymy jeszcze parę przykładów, jak związy potrafią być funkcje w Kotlinie, właśnie między innymi dzięki temu mechanizmowi. Otóż mamy sobie taką funkcję jak getCustomerName. Podajemy ID naszego customera i chcemy na przykład dostać jego nazwę, ale nie wiemy jeszcze, czy taki istnieje. Więc bierzemy nasze repozytorium, które na przykład uderza do bazy danych, wywołujemy na nim findByID. Nie wiemy, czy z tej funkcji dostaniemy obiekt, czy dostaniemy nula. Więc po znaku zapytania i kropce odwołujemy się do jakiegoś pola name z tego klienta. Gdybyśmy nie mieli tego mechanizmu, musielibyśmy przypisać zwróconą wartość z bazy danych do jakiejś zmiennej, sprawdzić, czy nie jest nulem i wykonać coś innego. Tutaj możemy to zrobić w ten sposób. Oczywiście możemy też zapisać to prostszą wersją bez klamr, z znakiem równości i funkcja wygląda jeszcze prościej. Zobaczmy na kolejny świetny feature w Kotlinie, czyli kolekcje i funkcje, które możemy na nich wywoływać. Otóż mamy tutaj funkcję Customers with Orders, gdzie przyjmujemy listę klientów i chcemy wybrać tylko tych, którzy złożyli już jakieś zamówienie. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, tak jak widzimy. Wywołujemy sobie funkcję filter na liście customerów i wewnątrz tej funkcji, w klamrach, możemy przekazać inną funkcję, której użyjemy do filtrowania. Tam mamy dostępny parametr id, czyli aktualny element, który jest przetwarzany. Na nim dobieramy się do zmiennej orders i sprawdzamy, czy nie jest ona pusta. Więc w wynikowej liście zwróconej z tej funkcji dostaniemy tylko klientów, których lista zamówień nie jest pusta. A co jeżeli chcielibyśmy otrzymać nazwy, to znaczy imiona i nazwiska aktywnych klientów, czyli właśnie takich, którzy coś zamówili? To tak samo, przyjmujemy sobie listę klientów, filtrujemy tych, których zamówienia nie są puste i mapujemy, czyli używamy funkcji map do zamiany całego obiektu klienta i wyciągnięcia tylko nazwy z niej. I robimy to również w bardzo prosty sposób, tak jak tu widzimy, kilka znaków i jest mapowanie zrobione. Nasze operacje na kolekcjach łączą się bardzo fajnie z nullability, o którym mówiliśmy. Zobaczmy. Możemy przyjąć sobie jako parametr listę klientów, która również może być nulem. Cała ta lista. Bo nie wiemy na przykład, co dostaliśmy z bazy danych i czy była tam odpowiedź. Wtedy te wszystkie funkcje, które widzieliśmy poprzednio, możemy wykonywać ze znakiem zapytania i wykonają się tylko, jeżeli ta lista klientów istniała. Widzimy, jak Kotlin potrafi być zwięzły, ale zarazem bardzo czytelny dzięki temu. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego wykładu. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś o Kotlinie, że zachęciło Cię do poznania go bardziej. Zobaczyłeś, że jest to język bardzo wygodny w użytkowaniu i dający dużo fajnych feature'ów. Jeżeli miałeś jakieś pytania dotyczące Kotlina czy programowania w ogóle, to uderzaj do mnie na którymkolwiek z podanych tutaj kanałów. To był wykład z serii Czwartki z programowaniem. Dzięki wielkie i do zobaczenia.